pomyślałam, że skoro już coś przyszło i widzę, że są to jakieś ciuchy. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za odzież. Są tu wymienione jakieś rzeczy, ale słuchajcie, ja nie pamiętam, żebym ja coś zamawiała. Ceny są tu mega śmieszne. Nie wiem, co to jest. Sanshui Industrial Park Prolois Zoe Top. Słuchajcie, nie wiem. Po prostu dowiemy się wspólnie. Próbuję Was tutaj ustawić, tylko nie wiem właśnie, czy światło będzie tutaj ok. Posuń się, piesek. Piesek tutaj mi siedzi, taka maskotka, wiecie? No i tak sobie wyobraziłam właśnie, że... Tylko czemu to tak... Czy mi się wydaje, czy naprawdę jest tak ciemno? Poczekajcie, może postawię Was na krzesełku. Nagrywamy vloga, no to już nagrywajmy wszystko. No ja otworzyłam tylko, słuchajcie, nożyczkami górę. Jeszcze nawet nie zajrzałam, więc zajrzymy po prostu razem. Będzie nasze pierwsze wrażenie. Nie wiem, co to jest. Ja, słuchajcie... Jeżeli, nie wiem, nawet jeszcze tu patrzę na kolory i w ogóle tego nie kojarzę. Ja nie wiem. Ja po prostu muszę zajrzeć na maila. Jeżeli zobaczę tutaj niektóre te rzeczy i coś zajarzę, no to będę wiedziała. A tak to na razie póki co Shein. Słuchajcie, paczka z Shein, ale przecież dopiero co dostałam z Shein paczkę. Dobra, nie kumam, otwieramy. To jest moja największa, słuchajcie, paczka ever z Shein. Największa ever. Dobra, słuchajcie, lecimy. Nie wiem, jeżeli będą jakieś tutaj hałasy z dworu, będą przejrzeć auta, to oczywiście zamknę okno, bo mam otwarte, bo jest gorąco. Więc mamy tu przesyłeczkę z Shein. Mogę otworzyć tak naprawdę drzwi, czekajcie, bo mogę nie usłyszeć, jak ktoś będzie pukał czy cokolwiek. Zamkłam wcześniej, bo grała muzyka, teraz nie gra. Także mamy tu rzecz pierwszą. Przesyłka jest Shein. Kompletnie, ale to kompletnie nie kojarzę w ogóle tych rzeczy. Nie wiem. Nie kojarzę. Druga rzecz, to jest największa przesyłka ever, słuchajcie. Trzecia rzecz, to chyba będzie z czymś połączone. Czwarta rzecz, wow, ale piękny kolor. Nie wiem, co to jest, ale piękny kolor. Piąta rzecz, wow. Wow, jakieś fajne rzeczy, ale nie wiem, co to jest, jeszcze nie kojarzę. Następna rzecz, słuchajcie, ja nie wiem, co to jest. Jeszcze następna. What? Dalej nie kojarzy nic, słuchajcie, żebym to wybierała. Kolejna. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Tu coś znowu fajnego, z takimi rękawami świecącymi. Dalej coś czerwonego. Wow. Wow, wow, wow. Tu jakaś bluza. Teraz coś jarzę, ale bluzę zamawiałam z napisem NASA. Jeżeli to będzie to... No to już wiem, co to mniej więcej będzie, ale żebym ja tyle rzeczy zamawiała, słuchajcie, to jest coś za dużo, zawsze mogę cztery, więc nie wiem, o co chodzi. Następna, ja już wiem, słuchajcie, wysłali mi link, teraz coś jarzę, że miałam wejść, to był jakiś kwestionariusz, miałam tam wejść, słuchajcie, i wybrać 15 rzeczy, które przykuwają mój... Czyli takie w moim stylu, ale ja chyba musiałam się doczytać, słuchajcie, bo nie wiedziałam, że ja na przykład te rzeczy będę mogła dostać. Nie ma tu pewnie chyba 15, ale chyba wybierałam tam coś około 10-12 rzeczy, słuchajcie, faktycznie z takich... Kurde, teraz coś jarzę, ale ja nie sądziłam, że to są rzeczy, ja myślałam, że po prostu mam wybrać, w jakim stylu lubię ciuchy i wtedy oni mi link wyślą z tą współpracą i że będę mogła wtedy jakby bardziej pod siebie wybierać, bo nie, przyznam Wam szczerze, że... Z Shein to już mi się kończyły pomysły, dlatego że już reszta rzeczy, które wybierałam, były jakby nie w moim typie. I to chyba jest to, słuchajcie. No jeżeli tak, to jestem po prostu przeszczęśliwa, słuchajcie. Mam po prostu część nowej garderoby. No mam nadzieję, że tu naprawdę będą jakieś fajne rzeczy. I że będę mogła Was zainspirować czymkolwiek. No jestem w szoku. Zaznaczałam faktycznie rzeczy na tym, w mailu. Wow, no powiem Wam, że teraz jestem pod wrażeniem. To jest moja największa przesyłka ever z Shein. Cieszę się niesamowicie. No kto by się nie cieszył na tyle nowych rzeczy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rzeczy. What? 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 I chyba to wstawię razy 5. No dobra, no to co, słuchajcie, zrobimy sobie open box, czyli już jesteśmy w jego trakcie, zrobimy sobie
to, że pokażę Wam, czyli taki haul, czyli pokażę Wam po prostu haul z Shein, ale try on haul zrobimy sobie w następnej części. Tak myślę, będzie fajnie na tle mojego pokoju. To ja już teraz nie kumam, bo dostałam dwie wiadomości z dwoma różnymi kurierami i za jednego kuriera musiałam dopłacić 4,99 i to chyba był ten. 4,99 musiałam dopłacić taksu za te rzeczy, ale no proszę Waja, proszę ja Was, no 4,99 musiałam zrobić dopłatę, a te wszystkie rzeczy są po prostu w związku ze współpracą z Shein, którym serdecznie dziękuję, także Shein, thank you very much, normalnie. Są much. Dobra, lecimy, nie wiem od czego mam zacząć, słuchajcie, szykuje mi się w piątek wyjście, w sobotę wyjście, w piątek takie z dziewczynami po prostu na lajcie na browara, a w sobotę takie do potęczenia, jak to zabrzmiało, w sobotę na balety z Karolciem i z Madzią, w końcu, Madzia wróciła z Polski i w końcu się zobaczymy. Też się bardzo cieszę, więc po prostu mam nadzieję, że coś z tych rzeczy będę mogła założyć. Fakt, że miałam już opcję oczywiście, ale no mam tu nowe perełki. Lecimy, słuchajcie, no to otworzymy sobie i zobaczymy, jak to w filmie tutaj powycinam, podocinam. Rzecz pierwsza wygląda następująco, ale wiecie co? Odwróciłabym się z chęcią, żeby Wam jakieś tło pokazać, co? Chyba byłoby lepiej, nie? Ale z drugiej strony jestem teraz się przeprowadzki, co będę tutaj Wam tłem świecić. Mogłabym na moje biurko, ale naprawdę wierzcie mi, że jest na nim miszmasz. Nawet niedojedzona kanapka jeszcze z wrażenia. Więc rzecz pierwsza jest w rozmiarze M. Ja sobie to poukładam tutaj, dlatego że będę chciała jeszcze na Instagrama nagrać. Takie coś, dobra, okej, spoko. Materiał jest taki... na pierwszy rzut, tu jest jakiś śmieć, guziki zapasowe, to jest fajna sprawa. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, ale jak znam życie i już się przekonałam, przy innych dużo rzeczy wygląda niepozornie, dopóki nie założycie. A to jest taki kombinezonik chyba. Albo sukienka, słuchajcie, taka materiałowa, bardzo już mi się podoba. Muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się bardzo z kozakami, zrobię Wam fajne stylizacje. Czy chcecie, piszcie w komentarzach koniecznie pod filmem, czy chcecie z mojej strony jakieś stylizacje w moim stylu, czyli bez stylu, bo ja nie mam żadnego stylu, dobrze to wiecie, po prostu próbuję dopasować coś z czymś do czegoś, żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało i to jest mój styl. Tak wygląda pierwsza rzecz, jest to taki materiał, słuchajcie, nie wiem co to jest, już widzę, że to jest sukienka, to nie kombinezon, dobra, okej, będzie krótka. Wydaje mi się, że może to fajnie wyglądać, rozmiar M, materiał to 100% poliester, no to może niekoniecznie zdrowo, ale oby tylko była taka fajna do ciała. Kolor mi się podoba, słuchajcie, i wydaje mi się, że jeżeli by fajnie była dopasowana, to naprawdę z kozaczkami będzie sztos. I ze złotym łańcuszkiem, który zakupiłam z TK Maxa z Guessa, też Wam pokażę, bo Wam chyba nie pokazywałam, to wydaje mi się, że ta stylizacja będzie bombowa i szczerze, to śmiało bym się w piątek w to ubrała. Tak z dziewczynami na wypad, no. Także ta rzecz już mi się bardzo podoba. Pokażę Wam z bliska, to jest taka rzecz, taki materiał, taki śmieszny, nie wiem, do czego to mam porównać. Ja się naprawdę nie znam, to jest taki dziargany, nie wiem, ale naprawdę fajnie wygląda, takie plisowane coś. Więc to jest rzecz numer jeden, jestem już jakby, pokładam w niej nadzieję. Rzecz numer dwa, jakiś taki brzydki brąz. Myślałam chyba może na zdjęciu, że to będzie czarne, nie wiem. Rozmiar M, ja chyba większość biorę tam w rozmiarach M albo S. To jest druga rzecz. Mamy tutaj dwie rzeczy, już chyba kojarzę z modelki. Ja, ale wiecie co, ja to tak na modelkę zaznaczałam, co jakby jest w moim stylu, niekoniecznie jakby, wiecie co, dla mnie, no ale jestem w szoku teraz. Taka góra, bardzo skromna, no zobaczymy, czy to będzie coś na mnie. Taka góra, jest to brązowe i jest to elastyczne, bardzo fajne, takie lajkrowe. Nylon 90%, spandex 10%, ale jest bardzo elastyczne, więc może wyglądać fajnie. No ale to jest, wiecie, odkryty brzuch, ja nie wiem, co to znaczyło, nie wiem, no podobało mi się na modelce. Ja myślałam, że mam wybierać mniej więcej, wiecie, w jakim stylu mi się ciuchy podobają. Ja nie wiedziałam, że to ja mam wybierać dla siebie, słuchajcie, no po prostu w szoku jestem. W mega szoku, rozmiar M, znowu mamy już metki od Shein, naprawdę super ekstra, bardzo mnie to cieszy. Nylon 90%, spandex 10%, to już mówiłam. Rozmiar L i to są takie geterki, po prostu taki też zestaw. Wydaje mi się, że z kozakami też będzie sztos. No oczywiście może nie z moim brzuchem i na pewno nie w okres, ale zobaczymy. Zrobimy sobie try on haul na pewno. Wygląda fajnie, fajny taki ciemny brąz. Rzecz numer 3, jest to jakaś chyba bluza, słuchajcie. Rozmiar M wybrałam.
Ale sztos, no powiem Wam, że tak się cieszę, że no umiliło mi to dzisiaj mój dzień, który spędzam cały od samego rana, odkąd wstałam tak naprawdę około 10 na po prostu układaniu wszystkiego do szaf i teraz jeszcze będę robić kosmetyki, także dzisiaj taki całkowicie układający, sortujący dzień, bardzo, bardzo mnie cieszący zresztą. Mamy jakąś bluzę, nie wiem dlaczego ją zamówiłam szczerze, a już wiem. Ale to było na plecach, szkoda, że nie z przodu, ale zaczepista, uwielbiam takie motywy. Zobaczcie, takie ma plecy. Wow, piękne, piękne plecy, a z przodu taka nijaka, ale te plecy rekompensują wszystko. No, ze względu chyba na plecy ją zamówiłam, po prostu mi się spodobało. Nie wiem, co tutaj mamy. News, good news for coś tam. Dobra wiadomość, gdzieś chyba się para szykuje do wyjścia, no to bardzo dobra wiadomość faktycznie. Wychodzimy, kochani, wychodzimy. To zawsze jest dobra wiadomość. Także taka, wydaje mi się właśnie, to jest M-ka, ale ona jest fajna, bo jest taka luźna. Czuję, że ją polubię, czuję, że będę lubić tą bluzę. Wow, no bo powiem Wam, że jestem przeszczęśliwa, no bez kitu. Shein, dzięki wielkie. Masakra. Rozmiar M, coś białego, coś z jakimiś kurde błyskotkami, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Nie wiem, nie wiem, co ja zaznaczyłam. Naprawdę dziewczyny nie pamiętam, ale już mi się coś podoba. Jesus, nie wiem jeszcze o co chodzi. Czekajcie, bo nie wiem. Co to było? Ty, to jest sukienka? Znaczy ty, wy. Dobra, już widzę, że jest przeźroczyste trochę. To miała być sukienka. No jest piękna, nie ukrywam, że jest piękna. Te boki robią wszystko, ale ona będzie przeźroczysta. To będzie problem. Jakaś taka musi być bielizna bardzo cielista i chyba raczej tylko na wyjście. Ale zobaczcie na ten dół. Wow. Wow. Zobaczcie na to. Taki dół. Oczywiście, no jak zamrzycie, to pewnie tutaj światło Wam wszystko zakłóca, bo no nie chciałam siąść na takim pełnym słońcu, słuchajcie. Ale tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać. Ten dół jest taki właśnie w takie te. Tu wydaje mi się, że jedna się chyba urwała. Bo jedna tak odstaje, widzicie? Na samym dole. Ta jedna chyba tutaj się oberwała. Będę musiała ją obciąć. Wow, ale się cieszę już po prostu. Nie wiem, co to jest, ale też fajne coś. Słuchajcie, nie wiem, co to jest. Czekajcie. Ja sama nie wiem, bo już nie pamiętam, co ja zaznaczyłam tam. Bo ja wiedziałam, że to nie jest takie do zamówienia dla mnie, tylko właśnie, że co mi się mniej więcej w jakimś stylu ciuchy mi się podobają. Bardzo mi się już podoba, tylko oby nie była za krótka. Piękna. To jest taka tutaj, nie wiem tylko, czy będzie dobry rozmiar. Nie wiem, czy boję się, że będzie za krótka, w sensie na długość, ale do leggingsów wtedy bym założyła. Zrobię Wam jakieś stylizację. Teraz aż mi się po prostu zachciało Wam pokazać jakieś stylizacje. To jest takie bardzo fajnie mieniące się. Mam nadzieję, że to widać tutaj właśnie w słońcu. Teraz jest pełne słońce, także pięknie się to będzie mienić. No kurde sztos. No po prostu, słuchajcie. Dzięki temu też będziecie mogły może się czymś zainspirować, bo te rzeczy są naprawdę świetne i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem czemu, ale takie typowo jesienne. Naprawdę dużo jesiennych takich stylizacji z tego zrobię. Dobra, no i oczywiście na wyjścia. Zawsze patrzę coś na wyjścia, bo zawsze wychodzimy i zawsze potrzebujemy coś nowego. Kolejna rzecz w rozmiarze M. Wow, już kojarzę, to chyba było body albo bluzka. Body. Piękne body, ale to już takie, wiecie, to już raczej takie albo na kolację, albo z dziewczynami też na wieczór właśnie do stanika, takie lekko wyzywające, ale ja lubię takie rzeczy, no. No kurczę, która kobieta nie lubi czuć się jakoś tak sexy, wiecie. Stanik wiadomo, że się założy, do tego jakieś fajne spodnie, czy skórkowe, czy nieskórkowe, obojętnie, kozaczki i też będzie fajna stylizacja i to wszystko jest takie mieniące się, zobaczcie. Takie piękne, cyrkoniowe, także no sztosik. Sztosik, bardzo elastyczne, bardzo fajne, wow. Wow, jaki dzień, słuchajcie. Tu mamy coś sweterkowatego, rozmiar M. No to jest moje najlepsze zamówienie, najlepsze ever z Shein, serio. Z ręką na sercu. Shein, fajnie, że jakiś w końcu sweterek, szkoda, że znowu taki mini ma, taki dla Lilliputa. Znowu za małe, słuchajcie. Szkoda. Rozmiar, jaki to jest, zaraz Wam powiem. M. No i tu jest minus. To jest rozmiar M. On powinien być większy, powinien być na mnie, a nie na... No ja nie wiem, to nawet nie jest na Oliwie. Będę go zakładać oczywiście jako po prostu taki króciutki. Założę go pewnie z raz albo dwa do filmu i z krótkim rękawem. Nie wiem, być może on ma mieć taki rękaw. Ja spojrzę jeszcze raz na zdjęcie na modelce, ale powinien być dłuższy przynajmniej tu. Rękaw spoko. Rękaw niech sobie będzie 3/4, ale tu. Tu powinien zakrywać mi pas. Jak będzie zakrywać pas, to będzie ok. Zobaczymy, bo wygląda naprawdę fajnie. Jest taki inny, nietypowy, tu ma takie frędzle, ale tak jak mówię, no jakbym zamówiła L-kę, to też z kolei nie wiem, czy nie byłby za szeroki tu.
Więc zobaczymy, przymierzymy, zobaczymy. Także taki sweterek. No to jest taka pierwsza rzecz plus minus, tak bym powiedziała. Teraz pojedźmy czerwienią. Słuchajcie, coś czerwonego. Nie mam pojęcia, co to jest. Rozmiar M. Nie wiem. Czekam dalej na łóżko, słuchajcie. Zrobiłam miejsca, łóżka brak, ciuchy przyszły. Będę się ubierać zamiast spać. Dobra, czekajcie, tylko nożyczki przełożę do góry. Tu mam jakiś kombinezon. Wow. Czekajcie. O mamo, to ja takie coś naprawdę tam gdzieś zaznaczyłam. Co to jest? MK. To musiało wyglądać fajnie na modelce, słuchajcie. Nie wiem, takie coś. Bardzo luźne, bardzo szerokie na dole, bardzo elegancko wyglądające spodnie. Ale ja już wiem, że ja się w nich utopię. To jest rozmiar M. One mają tu taki pas. To chyba się wiąże na, słuchajcie, pasie. Tutaj tak w pasie. No tak mi się wydaje, no bo po co tutaj takie coś? To idzie tyłem i chyba na brzuchu się wiązało. Zobaczymy. Przymierzę na pewno, nawet jeżeli będzie za duże, no ale przymierzę, żeby Wam pokazać mniej więcej, co to jest. Wygląda fajnie. Może to fajnie wygląda. Słuchajcie, zobaczymy, czy to jest jeden... Czy to była do tego góra gdzieś tutaj. Tu mamy kolejne, słuchajcie, prawie że dzwony. Ja dzwonów nie cierpię, ale te jedne, które taki kombinezon jeansowy, w którym byłam raz na wyjście na go-aucie z dziewczynami, zrobił taką furorę. Ja tak w nim fajnie się czułam i tak fajnie wyglądałam sama sobie. Się podobałam bardzo, że naprawdę, tu mamy gumkę, świetna sprawa. Naprawdę fajnie to wygląda, bardzo fajnie to wygląda. Takie, one są na dole takie rozszerzane. Proste, ale rozszerzane chyba lekko. No i to są spodnie. Zobaczymy, jaka będzie góra. Oby na długość były dobre. To u mnie zawsze tylko, wiecie, jest pod znakiem zapytania. No wygląda na razie spoko. I tu jest jakaś góra. Bardzo skromna zresztą. Taka. No powiem Wam, że może to wyglądać naprawdę sexy. Może to wyglądać świetnie. No może nie na mojej postawie, może nie na mojej posturze. Fajnie, że jest gumka. To jest taki po prostu topik, taki stanik. To jest zaczepiste, tylko teraz, czy to będzie na mnie wyglądało w miarę ok. Ja mam boczki, pamiętajcie. I rozmiar SM. Ale no, może to być sztos. To może być sztos i to mogłabym założyć nawet śmiało w sobotę. Zobaczymy. Ja już chciałam powiedzieć, że już tego jest sporo, a to jeszcze dalej. Czekajcie, się poprzesuwam. Ale dzień. Wow. No po prostu 13 piątek mam dzisiaj. Serio. Dalej, następna jakaś czarna rzecz. MK. Rozmiar M, ale się cieszę, ja Cię kręcę. Rozmiar M, mam tu jakiś pasek, więc jest pasek. Nie wiem jeszcze do czego. Słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia. Te papierki, gdzieś tu może jakiś guzik czy coś, nie wiem. Jakiś taki ładny, też ładny, podoba mi się już. Taki, podobny do tego, co już jeden mam. Fajnie, że jest gumka tutaj na biuście. Nie wiem, czy nie będzie za duży. Czy za szeroki tutaj, ale zobaczymy. Taki elegancki. O, taki po prostu kombinezon czarny. No wydaje mi się, że będzie spoko. Oby nie był za krótki w nogawkach. Wszystko zobaczymy, przymierzymy i do niego jest pasek. Super. Na pewno coś z tych rzeczy wybiorę, zostawię w sensie. Na pewno coś będzie dobre. No mam taką nadzieję, słuchajcie. Następna rzecz, jakaś koronkowa, rozmiar M. Jakaś koronka, zobaczmy, słuchajcie, nie wiem jeszcze co to. Wow, piękne to jest. Wow, przepiękne to jest. To jest sztosik, tylko czy to się odpina? To się nie odpina? Odpina, jak dobrze. Nie lubię takich, co się nie odpinają. Czekajcie, tutaj jest guziczek. Czyli to się zapina z tyłu chyba na guzik i to jest chyba przód. Czyli takie, słuchajcie, body. To jest body. Przemiła koronka, nie wiem co to jest, ale tak przemiła, słuchajcie, delikatna, że szok. Takie body, przepiękne, no bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba. Rozmiar M i to jest nylon 90% i spandex 10%. Nie wiem, ale ta koronka jest cudna, zaufajcie mi, jest tak mięciusia, tu ma takie bufki, więc może to wyglądać naprawdę, naprawdę fajnie. No, dzisiaj, może dzisiaj jeszcze później zrobię Wam try on haul. Co prawda bez makijażu, bez niczego, nie będę taka wystylizowana. Najwyżej będę Wam z tymi rzeczami też robić jakieś get ready with me albo coś. Zobaczymy. Ale mam ochotę się przebierać, mam ochotę się ubierać po prostu w te rzeczy. Serio, no każda z nich jest w jakiś swój sposób wyjątkowa. Gadam do Was prawie chyba 20 minut teraz, więc to będzie taki dłuższy haul. Więc myślę, że try on haul będzie trochę krótszy. Coś ciężkiego, w takim kolorze przepięknym. Nie wiem, jaki jest kolor nawet, nie wiem, jak go określić. Rozmiar M. I nie
wiem jeszcze, co to jest. Zaraz zobaczymy wspólnie. Nie mam pojęcia, co to jest. W ogóle nie pamiętam tego ze zdjęcia. Dalej nie pamiętam. To jest jakaś perełka, słuchajcie. Jest to chyba jakaś marynarka, żakiet. Wow, fajne, ale już widzę, że będzie za duże chyba. Będzie na mnie za duże, ale przepiękne, fajnie wykonane, słuchajcie. Fajny, nietypowy kolor. Bardzo jesienne, taka narzutkowa by była dla mnie. Bardziej by to był dla mnie chyba płaszczyk niż marynarka. Aż po prostu nie wytrzymam, ja muszę to przymierzyć, słuchajcie. To jedno. Ja sobie tylko sprawdzę, bo jestem mega, mega ciekawa, czy to nie będzie na mnie za luźne. Oczywiście nie do tej sensacji. No, bałam się, że będzie takie luźne, ale wiecie co? Właśnie jako ten. Ma kieszenie, super. Jako płaszczyk. Jako płaszczyk będzie fajny, słuchajcie, właśnie do czegoś na wyjście. Czad! Dobra, nie robię Wam przedsmaku. Będzie spoko. Wyprasować tylko piękny kolor. Nie wiem, co to jest za kolor. Elektryzuje się w ogóle. Kopię mnie. Już ma podszewkę. I taki piękny kolor. Nie wiem, co to jest za kolor. Nie umiem opisywać tego koloru. Nie wiem. Dobra, co my tu mamy? Nie wiem jeszcze. Takie coś. O, sukienka chyba kolejna. Kolejna sukienka, taka fajna, taka właśnie w Hiszpankę. Ja dla mnie Hiszpanka to jest po prostu nie sukienka, tylko chodzi mi, że odkryte ramiona. No dobra, takie odkryte ma ramiona, bo mi ostatnio ktoś zwrócił uwagę, że Hiszpanka to nie chodzi o dekolt. No ale ja tak mówię, bardzo ładna, bardzo mi się już podoba. Długi rękaw, bardzo prosta, ale wydaje mi się, że będzie wyglądała bardzo, bardzo seksownie. Sztos, 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 sztos. Wydaje mi się, że naprawdę mogę Was tutaj czymś zainspirować. Naprawdę możecie znaleźć fajne też perełki, tak jak ja, po prostu przez przypadek zresztą pasek. Także jak widzicie, przypadki są najlepsze. No, takie spontane, bo to było tak spontanicznie, ja sobie wypełniłam, nie wiedziałam tak naprawdę za bardzo nawet, co ja tam wypełniam. Wow! Wow! Kurde, tutaj to mówiłam chyba eskę, ale to jest piękne. Wow, zobaczcie na to. To będzie taka właśnie płaszczyko-marynarka narzutowa na wyjście do jakichś fajnych stylizacji. Do właśnie jednolitych kombinezonu, do... W sumie no nie wiem, ciężko już sobie wyobrazić teraz, ale właśnie do czegoś z koronką. To jest takie płaszczykowato, marynarkowate. Jeszcze nie wiem, ale mam właśnie na sobie takie perełki. No jest to piękne, naprawdę uwierzcie mi, jest to przepiękne. Czekajcie, zapnę guzik, oby to nie było za luźne na mnie, śliczne. Do kozaczków też będzie fajnie, słuchajcie. Poliester 95 i spandex 5%. Nie jest to rozciągliwe, więc z jednej strony dobrze, a z drugiej strony zobaczymy, ma to na sobie perełki i naprawdę może to być fajne. Może to być fajne uzupełnienie całej stylizacji, tak nawierzchniowo. Do zupełnie innej nawet, może jakieś jeansy obcisłe, biały topik i tylko to wtedy na przykład jako narzuta, no zobaczymy. Ale naprawdę wygląda fajnie. No i ja jestem przeszczęśliwa, słuchajcie. To, co się tu zadziało, to jest jakiś szok. Ja jeszcze raz muszę wejść, słuchajcie, na wiadomość. Muszę też zerknąć, czy to po prostu było realne. Czy tak to miało wyglądać i co się z tym jeszcze wiąże, co za tym idzie. Czy to jest jakaś też specjalna, słuchajcie, kolekcja, bo na pewno są to nowości. Na pewno wiem, że tam było coś, że to są nowe jakieś rzeczy. Więc po pierwsze mega się cieszę i mega dziękuję i mega się cieszę, że mogę przetestować dla Was pierwsze nowe rzeczy, nie pierwsza, bo na pewno nie pierwsza. No super, no mega super, ja jestem podjarana, jak Chińczyk za pałkami, nie mogę się już doczekać, żeby wejść w te rzeczy. Jak mi się uda, postaram się to zrobić dzisiaj, tylko tak jak mówię, minusem jest tylko to, że nie mam zasłonki, ale mam jedną czarną, taką ciemną kotarkę, jakbym ją założyła, mam tu już lampę, mogłabym to nawet zrobić dziś pod wieczór, zobaczymy. Nie obiecuję, bo zobaczymy, jak będzie z łóżkiem, czy ono dzisiaj przyjdzie. Jeżeli przyjdzie to łóżko, no to będzie mi ciężej to jakoś zrobić, bo nie wiem jak z miejscem, bo nie wiem, czy też je rozkręcę, skręcę, ale postaram się jak najszybciej zrobić dla Was try on haul. Jeszcze Wam pokażę te rzeczy też na Instagramie, ale Shein, dziękuję serdecznie, po prostu jestem w mega szoku. Mega, mega, mega i bardzo się cieszę, że takie rzeczy po prostu przyszły do mnie, że takie rzeczy wybrałam i...
No i co? No i trzymajcie kciuki, żeby większość z tych rzeczy naprawdę była na mnie dobra i piszcie mi koniecznie w komentarzach pod filmem, czy chcecie po prostu jakieś moje wersje stylizacji, jak ja bym wystylizowała te rzeczy, czy chcecie taki po prostu filmik luźny z jakimiś stylizacjami, być może bez gadania, po prostu może tylko z dźwiękiem, coś Wam bym zmontowała, ale te rzeczy mnie motywują do tego, żeby coś takiego Wam nagrać, więc dajcie znać, czy byście były zainteresowane. Bo to oczywiście mówię o kobietach, no chyba, że mężczyzna chciałby zarzucić też okiem dla swojej dziewczyny, kobiety, żony, być może też chciałby jej sprawić jakąś niespodziankę, to wtedy miałby jakby już obraz na te rzeczy. Także super, cieszę się bardzo. No i co, już przypominam na pewno o zniżce, na pewno jest ta sama, że macie na AGA 0,15, 15% zniżki, jeżeli coś się zmieni, to dopiszę Wam to w opisie pod filmem. A tymczasem kończę jedzenie, picie. I idę robić obiad dzieciom, bo za chwilę kończą szkołę, bo już jest chyba trzecia. I kończę dalej kosmetyki. Także do usłyszenia, buziaki. Bye!